Logotyp Interreg Polska-Słowacja pojawia się na białym tle. Kamera panoramuje Tatry oraz Dunajec, granicę między Polską i Słowacją. W filmie wypowiada się Jan Pelczar, starosta krośnieński. Wypowiedź obrazuje projekt poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym. Uczniowie szkoły zawodowej w Iwoniczu dokonują przeglądu samochodu. Następnie wypowiada się Peter Kula, dyrektor gimnazjum Antona Bernolaka w Namiestowie. Uczniowie gimnazjum odbywają zajęcia w ramach projektu Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13, wykorzystując sprzęt zakupiony dzięki programowi Interreg. Kamera pokazuje określanie wieku drzewa przy użyciu świdra Presslera w projekcie Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy. W dalszej części filmu widać infrastrukturę turystyczną oraz wydawnictwa turystyczne Transgranicznego Centrum Edukacji Tatry. Następnie widzimy zajęcia zdalne dla studentów odbywające się w projekcie Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie. Na końcu filmu pojawia się logotyp Interreg Polska-Słowacja na białym tle. Interreg Polska-Słowacja. Program ten współfinansuje edukacyjne inicjatywy transgraniczne. Projekt stawia na poprawę jakości transgranicznej edukacji społecznej i zawodowej poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów. Myśmy ponukli dobrą skúsenosť, dobre praktické veci polským partnerom, polskí partneri ponukli svoje dobre skúsenosti nám. A samozrejme navzájom všetkých tých 13 škôl si vymieňalo naozaj praktické postoje, praktické podporné materiály, praktické skúsenosti. Čo treba naozaj vyzdvihnúť, v čom bol ten projekt zásadný, je to, že pre 13 partnerov sa podarilo nielen realizovať jeden veľký blok vzdelávacích aktivít, ale rovnako sa podarilo v projekte dosiahnuť nakúpenie zásadných materiálnych prostriedkov tak, aby to vzdelávanie mohlo byť robené naozaj na oveľa vyššej úrovni. Długofalowe programy inicjatywy edukacyjnej w przyszłości przyniosą wymierne korzyści dla lokalnej społeczności obu stron granic.